Cześć, witam Was w kolejnym vlogu i słuchajcie, mamy dzisiaj środę i głównym newsem tego dnia jest to, że zepsuł mi się telefon. Tak, kompletnie zepsuł mi się telefon, po prostu nie działa, a właściwie nawet nie to, że telefon, tylko zepsuł mi się wyświetlacz. Spójrzcie, no on jest tak jakby lekko świecący, ale jakby lekko się świecił, ale nic się na nim nie wyświetla i on niby działa, bo dzwonił dzisiaj rano mi budzik. Ogólnie stało się to wczoraj wieczorem. Skończyłam nagrywać vloga i w ogóle miałam chyba na zmianę pogody, miałam kiedyś w ogóle skręconą kostkę tak dosyć poważnie, ona była w gipsie ta noga i miałam tak właśnie dosyć poważnie skręconą. Tomek mówił, że w nocy nawet było 10 stopni, więc bardzo ciepło się zrobiło i wydaje mi się, że na zmianę pogody tak mnie bolała noga wieczorem. Już w ogóle położyłam się spać, już poczytałam trochę, położyłam się spać, ale tak strasznie zaczęła boleć mnie noga, że myślałam, że nie wytrzymam, po prostu posmarowałam sobie maścią, wzięłam tabletkę już przeciwbólową, myślałam, że zacznę po prostu ryczeć z bólu, no taki ból i wiecie, i stwierdziłam, że dobra, muszę jakoś się, zapaliłam sobie lampki, muszę jakoś się po prostu czymś zająć, może na trochę, bo i tak nie zasnę i muszę przestać myśleć o tym bólu, więc wzięłam sobie telefon i zaczęłam oglądać filmiki na YouTube. I słuchajcie, oglądam, a tu nagle na moim ekranie telefonu, na tym filmie, który oglądałam, pojawiło się mnóstwo takich zielonych pasków w jedną stronę, w drugą stronę i powoli ekran zaczął się zaciemniać. Ja mówię, kurde, co się dzieje? No i zaciemniał, aż zrobił się czarny. Koniec historii, tak, właśnie w ten sposób popsuł się mój ekran. Generalnie ten telefon upadł mi kilka razy, kilka ładnych razy, jest potłuczony trochę. Nawet to nie jest to, że szkło jest potłuczone, ale mimo to, że szkło było na wierzchu, to kiedyś on mi spadł tak na ten róg i potłukł się też ekran. I słuchajcie, kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, na Instastory mówiłam Wam, że wpadł mi do wody. Więc było to chyba kwestią czasu. Ja się tak cieszyłam, że on po tym jak wpadł do tej wody, on normalnie działał. Tylko wiecie, ta woda odparowała, bo na początku aparat miał zaparowany i tak dalej. Woda odparowała, no i działał, więc się cieszyłam, że nic mu nie jest. No ale chyba po prostu nie wytrzymał ciśnienia i się popsuł. Także dzisiejszą naszą misją jest kupienie telefonu i w sumie kwestia jest taka, że ja bym mogła naprawić ten ekran i może go za jakiś czas naprawię, albo no nie wiem, dowiem się ile będzie kosztowała naprawa, ale i tak zastanawialiśmy się nad kupnem nowego, a właściwie Tomek, jak mu napisałam, później wyszłam na laptopie na Messenger i napisałam Tomkowi, bo Tomek był w pracy w nocy i napisałam mu, że zepsuł mi się telefon, to mówił, że nawet patrzył dzisiaj na iPhony nowe, bo chciał mi po prostu zrobić niespodziankę i mi kupić nowy telefon. A teraz będzie bez niespodzianki, bo musimy razem jechać go kupić, więc... No, powiem Wam, że trochę się wkurzyłam wczoraj i byłam trochę w nerwach, ale już dzisiaj mi przeszło. To tylko, wiecie, sprzęt, to tylko urządzenie, to nie jest koniec świata, że się popsuł. Dzisiaj jestem po prostu bez telefonu, ale to dobrze mi zrobi. W ogóle ostatnio jakoś odstawiłam trochę telefon i nie siedzę na mediach społecznościowych tyle, ile wcześniej przesiadywałam, więc dzisiaj to mi nie zrobi dużej różnicy. I ogólnie miałam nie nagrywać dzisiaj vloga, ale stwierdziłam, że mam ochotę sobie pogadać, bo zastanawiałam się, czy nie nagrać gadanego makijażu, ale z drugiej strony... planowałam wczoraj, że dzisiaj nagram ten makijaż, ale w związku z tym, że później jedziemy gdzieś, to nie chcę zrobić takiego mocnego makijażu, a miałam ochotę zrobić mocny make-up, więc nie będę go robić, tylko nagram tego vloga takiego, no zobaczymy, czy będzie poranny, czy całodniowy, zobaczymy jak to wyjdzie. Jak widzicie, jestem jeszcze nieogarnięta kompletnie, włosy mam, w ogóle wczoraj myłam, ja nie wiem, co to jest ostatnio z moimi włosami, one mi się nigdy tak nie przetłuszczały, a wczoraj ja je myłam, a one dzisiaj są naprawdę brzydkie, ale raczej je tylko zwiążę, bo nie będę ich codziennie myła. A i w ogóle czym zaczął się mój wieczór, jak poczytałam sobie książkę i przypomniało mi się, bo zaczęłam używać odżywki Eveline 8 w 1. Tu ją mam nawet, Ola mi ją dała i wcześniej używałam, na początku używałam odżywki z Rimmel, ale Ola właśnie mi przyniosła tą i mówię, no dobra, wiem, że różne są zdanie na jej temat, ale właśnie Ola mówi, że jej bardzo pomaga i tak dalej, więc żebym sobie spróbowała i po prostu jeśli coś się będzie działo, to żebym przestała używać. Słuchajcie, pomalowałam przedwczoraj paznokcie nią i było ok. I chciałam wczoraj domalować sobie drugą warstwę, no bo takie są zalecenia, żeby takiej używać. I pomalowałam paznokcie i słuchajcie, nie wiem czy minęło 5 minut, tak mnie zaczęły piec paznokcie, szczególnie
te małe, u jednej i u drugiej ręki te małe, właściwie nie paznokcie, tylko dookoła. Wydawało mi się, że nie podarowałam skórek, ale to było tak mocne pieczenie, że ja nie mogłam po prostu wytrzymać i musiałam to szybko iść zmyć i włożyć ręce pod lodowatą wodę, także już więcej nie będę używać tej odżywki, bo no widocznie po prostu na mnie bardzo źle działa, także nie będę jej używać. Nie wrócę do tej Zimela i pomaluję sobie jeszcze przed wyjściem tą Zimela, bo ona jest okej, po prostu nie odczuwam żadnych skutków ubocznych, przynajmniej na pewno nie takich szybkich jak po tej. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la la. Nałożę sobie pomadkę Sky Lips. Przejrzałam całą moją, a raczej lip kit. Przejrzałam całą moją kolekcję lip kitów i jeszcze jest ten nowy odcień Candy Shop. Bardzo ładny nudziak. W sumie tak mi się wydawało na pierwszy rzut oka, że on będzie bardzo blady, ale zrobiłam swatcha na ręku. Jest naprawdę bardzo ładny. Wcale nie jest taki blady. To będzie tutaj ten drugi odcień. Ale chyba użyję Sweetie, czyli tego takiego słodkiego różu, jak sama nazwa mówi. To się zmienia w makijażowy film w ogóle. Zobaczcie, miałam zrobić delikatny makijaż dzienny. To się zawsze tak kończy, bo jak mam tyle pięknych cieni tutaj do wykorzystania, jeszcze przypomniało mi się, że właśnie tych fioletów z Nabli tak naprawdę nie używałam, więc tak to się właśnie skończyło. I jeśli chodzi o ten cień, zobaczcie, dałam drugą szansę tym cieniem, jak widzicie, Metals z Golden Rose i zobaczcie, jak przepięknie ten odcień wygląda. Bardzo mi się podoba i w sumie użyłam go inaczej niż wtedy w tym filmie z tymi produktami, gdzie je testowałam, bo tam cały ten cień wklepywałam palcem, a tutaj nałożyłam go bezpośrednio właśnie tym aplikatorem i tylko granice tak delikatnie wklepałam, żeby one nie były ostre, plus później delikatnie roztarłam cieniem tym, który miałam przejściowy w załamaniu i zobaczcie, genialnie wygląda i jest o wiele bardziej napigmentowany, bo już nic na niego nie nakładałam. Spójrzcie, tutaj na powietrze ten błyszczący jest tylko ten cień, także polecam, on jest w odcieniu Lilac 110. Bardzo mi się podoba, pięknie wygląda. Nie jestem przekonana do tego odcienia, bo jest taki mocno rzucający się w oczy, a już to oko jest takie dosyć intensywne. Nie wiem, czy jednak nie zmyję i nie pójdę w ten odcień, jak to się nazywał, Candy Shop. Bo on w sumie jest taki bardziej właśnie zgaszony, albo może na wierzch trochę użyję. Dobra, szybko kitam, ta jest mokra. Nałożę trochę na wierzch i może mi się zgasi ten odcień, to chyba jest taki bardzo cukierkowy. Ładnie to wygląda, tylko wyglądam jak taki właśnie cukiereczek. Dobra, zepnę sobie włosy i tak teraz nie wychodzę, więc zastanowię się przed wyjściem, najwyżej sobie zmienię ten odcień. Ale zresztą one nie są aż tak bardzo trwałe, podejrzewam, że jak zjem,
Zanim wyjdziemy, to trochę może mi się coś tam zetrze. Więc pochodzę, zobaczę, jak będę się czuła i później najwyżej zmienię ten odcień całkowicie na ten candy shop albo na coś innego, także zobaczę, muszę jeszcze zrobić coś z tą burzą na głowie mojej, bo tak to wygląda. Muszę w ogóle szczotkę do włosów wyciągnąć, bo mam jeden wielki bałagan, więc chyba sobie zrobię koczka, tak jak mówiłam. Dobra, słuchajcie, makijaż zrobiony, fryzura zrobiona, jestem roztrzepana nadal, zobaczcie, wszystko mi tu wyłazi, ale już nie chciałam się tego wszystkiego podpinać, dlatego że i tak jak będę siedziała w domu, to mi się to pewnie trochę rozwali i poprawię sobie przed samym wyjściem. Ale makijaż jest naprawdę bardzo ładny. Zobaczcie, te cienie naprawdę wyglądają genialnie. Bardzo podoba mi się ten cień Golden Rose. Super. Chciałam wam, słuchajcie, pokazać przepyszną nową herbatę. I to jest znowu herbata Twinings, tak? Pranie i jakieś majtki z tyłu. Teraz będę je ściągać. W każdym razie to jest tak samo herbata Twinings, jak ta moja druga ulubiona, którą wam wcześniej pokazywałam. Nie mam żadnej współpracy, po prostu jak tak bardzo polubiłam tą i widziałam wszędzie na reklamach, że są różne smaki. I słuchajcie, tą w końcu udało mi się dorwać jakąś inną. I to jest Cherry and Cinnamon, czyli wiśniowo-cynamonowa herbata. I po prostu ona jest przepyszna, jeszcze chyba bardziej mi smakuje niż ta. Chociaż w sumie zależy, na co akurat mam ochotę. I teraz znowu sobie zrobiłam tą nową wiśniowo-cynamonową. Powiem wam, że nie przyszło mi do głowy takie połączenie, ale jest genialne. I właśnie tego dnia, kiedy ją kupiłam, przyszła do mnie Ola i wypiła sama chyba dwie te herbaty. I ja tak samo tego dnia wypiłam dwie, bo naprawdę są genialne. Pychota, znaczy są, jest pyszna. I głównie tutaj, szczerze mówiąc, jest zapach tej, znaczy w zapachu czuć ten cynamon mocno, w smaku trochę bardziej wiśnie i taki delikatny posmak cynamonu, taka nutka cynamonu, także naprawdę genialny smak, przepyszna jest ta herbata. I miałam wam powiedzieć, bo wczoraj robiłam, mówiłam wam, że pierwszy raz sobie tą pukę Three Ginger. Ktoś mi chyba polecił ją, albo nie wiem czy o tą tobie chodziło, nie pamiętam czy na Instagramie chyba ktoś mi napisał, że z tej firmy Puka są bardzo dobre i coś mówiłaś o imbirze i kupiłam tą. I powiem wam, że tak jak wczoraj robiłam sobie ją bez miodu, tak jak wam powiedziałam, zaniosłam sobie na górę, żeby wypić ją bez miodu i bez cytryny, to była bardzo mocno korzenna, no bo wiadomo to jest... jest mieszanka trzech jakichś tam imbirów, ginger, galangal, golden turmeric, nie wiem, w każdym razie jakieś trzy rodzaje chyba właśnie imbiru. Jakoś się zapowietrzam, nie mam siły mówić, muszę sobie zaraz zrobić jedzenie. W każdym razie właśnie była bardzo mocno korzenna, aż trochę za bardzo dla mnie, dlatego zeszłam sobie jednak na dół i dołożyłam tak no pół łyżeczki miodu, nie miałam cytryny, więc dałam pół łyżeczki miodu i już była o wiele lepsza, bo trochę ten smak, ten taki gorzki posmak się przełamał i bardzo mi smakowała, także tą też wam polecam, ale chyba z tych trzech na tą chwilę ta jest moja ulubiona, ta wiśniowo-cynamonowa, także bardzo wam polecam. Ten zapach jest cudowny i muszę zrobić sobie coś do jedzenia i ściągnąć to pranie, bo w sumie mogłam was postawić tak, żebyście bardzo go... nie no i tak byście widziały. Stoicie teraz w sumie na herbacie i na kawie, więc... niebezpiecznie, ale nie mam tutaj statywu i w ogóle nie mam miejsca na status. Zastanawiam się, co mam zrobić sobie do jedzenia. I chyba się zdecyduję po prostu na jogurt, bo nie mamy chleba, a nie chcę się zachodzić do sklepu, bo później będziemy jechali, to jakieś zakupy się zrobi, ale mam trochę jeszcze mojego Alpro zwykłego. Zazwyczaj jedną kokosową, ale ten zwykły jest bardzo dobry. Ten kokosowy taki trochę jest mdlący. Jak zawsze go jadłam tak z samą granolą na przykład, nie dodawałam do smoothie. Spuściłam metkę procenkową, więc on mi tak gryzie. Pierwszy raz założyłam tą bluzkę i mam metkę na rękawie, więc fajnie. I mam taką swoją ulubioną granolę, ale wam pokażę. Wyleciałoby mi tyle, że to jest granola, której nie dostaniecie raczej na pewno w Polsce, bo to jest granola ze sklepu Cooperative, my mówimy, Coop po prostu i właśnie ona jest, ona się nazywa Triple Chocolate Crisp i mamy tutaj, jak to się mówi, płatki owsiane, ryż, migdały? Serio? Okej, migdały i czekolady i kawałki czekolady, takie jakby zetrzeć na tarce czekolady i się porobiły takie, wiecie, zwinięte kawałki i mamy właśnie trzy rodzaje czekolady, mleczną, ciemną i białą i ona jest przepyszna ta granola.
Jest moja ulubiona, zobaczcie, tylko tyle mi zostało, więc muszę sobie dokupić, ale dzisiaj ją sobie zjem właśnie teraz z jogurtem. Miałam taką zawsze ulubioną. Tak, mam tu jeszcze resztkę i to możecie kupić w polskim sklepie normalnie. Chocolate pieces of... Co? Chocolate pieces of chocolate. Granola chocolate pieces of chocolate. Czyli po prostu płatki owsiane i tak wiecie, sklejone w granolę i czekolada. I ona też była bardzo dobra. Ja lubię tę czekoladę, więc jak już miałem granolę, to chociaż nie chcę tam się trochę przemyć tej czekolady. Wiem, że takie granole, one nie są najlepsze, bo nie są w 100% naturalne i mają jakieś tam dodatki niezdrowe, ale mi bardzo smakują. Cześć, cześć, witaj i nie wiem, czy widzisz Hagrida w tle. Jeśli tak, to znak, że wszystko jest u mnie w porządku, bo oglądam Harry'ego Pottera tak jak zwykle. W każdym razie mamy już nowy dzień, mamy... Tak, jeśli się nie mylę? Chyba tak. Ja właśnie umyłam sobie włosy, wykąpałam się i mam włosa w buzi. Czy wam też zawsze się to przytrafia po myciu włosów i po suszeniu właściwie włosów? Wiecznie mam albo na twarzy włosy, albo w buzi. Nie mogę ich zlokalizować. W każdym razie mały update, jeśli chodzi o mój telefon. Słuchajcie, ja nie wiedziałam, że jest aż tak, to znaczy, że sytuacja wygląda aż tak, czyli wczoraj pojechaliśmy na Westfield, poszliśmy do Carphone i do Apple'a, no bo w tych dwóch miejscach można kupić jakby, znaczy przynajmniej tak nam się wydawało, że można kupić iPhone'a, bo chciałam kupić iPhone'a 8, nie wiem, czy mówiłam wam o tym, czy nie. W każdym razie poszliśmy najpierw do Apple i powiedzieli nam, że są wyprzedane i że jeśli chcę kupić telefon w salonie, to musiałabym przyjść albo przychodzić codziennie bardzo wcześnie rano, tak nie wiem, o którą pan miał na myśli, ale powiedział, że bardzo wcześnie rano i stać w kolejce i czekać. I też może się okazać, że już tych telefonów nie będzie, albo że w ogóle ich akurat tego dnia nie dowieźli, więc zrobiłam wielkie oczy, bo wiedziałam, że te produkty idą jak ciepłe bułeczki, ale że aż tak, no to nie spodziewałam się, no ale okej. Więc dowiedziałam się, że mogę zamówić online, ale mówię, no to skoczymy do Carphone, no i poszliśmy tam i pani powiedziała, że są, mają te telefony jakby na stanie, ale że oni w salonie nie sprzedają telefonów, tylko wtedy mogę go kupić, jeśli biorę jakiś plan u nich. Na stronie u nich można kupić ten telefon normalnie, telefon sam, telefon bez żadnego planu, a w salonie nie. A wiecie, ja nie przedłużam żadnej umowy ani nic, w ogóle skończyła mi się już umowa i po prostu ten mój abonament tak zwany cały czas leci, dlatego że za kilka miesięcy wyjeżdżamy, prawdopodobnie. Pytacie mnie ciągle o nasz powrót do Polski, ale my sami nie wiemy dokładnie, kiedy to będzie, więc nic nie mówię. Pewnie zostaniemy trochę dłużej niż do świąt, ale na razie nie mówię wam nic, bo sama nie wiem, więc spokojnie. Jeśli będę miała jakieś konkretne informacje, to na pewno się z nimi z wami podzielę. W każdym razie nie chcę przedłużyć umowy, bo tutaj umowę głównie można przedłużyć na 2 lata, a na pewno 2 lat tutaj nie będziemy siedzieć, więc po prostu chciałam kupić telefon, no bo popsuł mi się kupić telefon, zrezygnować z tamtej umowy, która ciągnie się jakby dalej, bo jak nie biorę nowego telefonu, to za nawet to, co mam teraz nielimitowane jakieś tam wszystko, no wiecie, po prostu za ten plan, za który teraz płacę, plus za jakby raty za telefon, bo to tak działa, to mogłabym zapłacić, nie wiem, 20 funtów, czy nawet 15 funtów, a płacę miesięcznie 45, więc po prostu zrezygnuję i wezmę sobie nowy, nie plan, tylko taką jakby kartę, nie wiem, no w każdym razie muszę to zmienić, no i okazało się, że nie mogę kupić tego telefonu, mogę go tylko zamówić online, albo pani w sklepie może mi zamówić, żebym przyjechała po niego znowu, nie wiem, dzisiaj na przykład. Więc uznałam, że to jest bez sensu i wróciliśmy do domu i zamówiłam telefon i ma przyjść dzisiaj. Słuchajcie, jest jakoś tak, jest 11:30 około teraz, a telefon ma przyjść między 12:20 a 13:20, mam przyjechać kurierem, więc już się nie mogę doczekać. Woda jest dzisiaj całkiem pod tym względem, że nie jest bardzo ciemno w domu, nie jest w pokoju bardzo ciemno, dzięki czemu w końcu mogę nagrać gadany make-up, bo bardzo się stęskniłam za chat make-upami, tak, za przegadanymi po prostu makijażami. Nie mam jakoś dużo nowości i właściwie nie będzie to test żadnych nowości, tylko po prostu taki gadany makijaż, bo mówiłam wam chyba, że oglądałam Shannon i zachciałam się po prostu usiąść i zrobić jakiś fajny makijaż. Słuchajcie, jestem w trakcie nagrywania filmu z makijażem, ale coś mi tu przyszło. Czekam na Tomka, żebyśmy razem otworzyli. Gdzie Tomek? Raz wam pokażę. Zobaczcie, przyszedł. Mam go w odcieniu gold, ale ten gold moim zdaniem wygląda jak po prostu taki mleczny różowy. Paluchy już oznaczyłam. Na razie go nie włączam, zobaczcie, bo jest zmarznięty, więc na razie go nawet nie włączam. Dogram sobie makijaż i
później coś tutaj wam pokażę, albo w ogóle sama się nim pobawię, bo musimy, mówiłam właśnie, że musimy go zsynchronizować, więc później się nim trochę pobawimy. Okej, film nagrany, makijaż skończony, zobaczcie jaki fajny. Coś takiego innego, w końcu miałam ochotę pobawić się z kolorem i pogadać, nagrać chat make-up i mam bardzo mało baterii w związku z tym, bo długo nagrywałam, także muszę podładować trochę aparat i idę coś zjeść, bo jestem już mega głodna, bo jadłam tylko śniadanie i to jest, jadłam 2 jajka w sumie na śniadanie i 0,5 kromki chleba i muszę coś sobie zrobić i w sumie nie ma za bardzo nic do jedzenia w domu. To się u nas często zdarza, bo staram się nie kupować zbyt dużo, więc po prostu muszę wyjeść to, co jest. To jest dobre i złe. Dobre dlatego, że nie wydajemy dużo pieniędzy i nie wyrzucamy jedzenia, ale złe, bo jak czasami chcę coś zjeść, to mam cały czas to samo w lodówce i odechciewa mi się, także dobra, idę jeść. Okej, nie wiem w końcu, czy wam pokazywałam telefon, czy nie, ale tak wygląda, tak tylko wam szybko pokażę, bo to nie jest kanał o takiej tematyce, ale żebyście sobie zobaczyły, chociaż jest sztuczne teraz światło, więc średnio to wygląda. Zobaczcie, jakie paluchy zostają. Nie wiem, czy to tylko na tej folii, bo jest taka chwila... A nie, poczekajcie, czytałam, jak mi tu nakleił szkło. Nie, to tylko folia. Dobra. W każdym razie na tymczasowej folii tak zostaje. Zrobiłam sobie taki wygaszacz ekranu z kalendarzem. No i tak to wygląda. Więc ja już nastawiłam vloga na jutro. Słabo się tutaj... No słabo widać. W każdym razie vlog jest nastawiony. Pokażę wam później, bo zaczęłam oglądać wczoraj serial taki trochę nietypowy. I... powiem wam kilka słów o nim, bo wywołuje i przywołuje wspomnienia dzieciństwa, także jeszcze dzieciństwa, no można powiedzieć, że wspomnienia z mojego dzieciństwa, także pokażę wam, o jaki serial chodzi, bo wczoraj go przypomniało mi się, że widziałam gdzieś zapowiedź, no i właśnie to jest serial Netflixa i wczoraj sobie włączałam, obejrzałam jeden odcinek, nawet nie do końca, bo w sumie zrobiłam się śpiąca i wyłączyłam, ale... no muszę wam o nim powiedzieć trochę, bo jest niby dziwny, ale jeśli ktoś wychowywał się na podobnych rzeczach jak ja i pamięta to z dzieciństwa, jeśli czytał książki pewne w dzieciństwie, no to może go zainteresować, więc zaraz wam pokażę. Idę chyba właśnie najpierw wziąć szybki prysznic, bo go dostałam paczkę z Nabli i mam tutaj sporą paczkę z takimi pięknymi kosmetyczkami, wypchanymi po brzegi kosmetykami, ale pokażę wam je w jutrzejszym vlogu, bo będę nagrywać jutro znowu, tak jak mówiłam, póki mam wenę, to nagrywam codzienne vlogi, więc pokażę wam jutro, dla mnie jutro, a dla was, no nie wiem, w jakiej kolejności te filmy się pokażą. Okej, pokażę wam ten serial, który oglądam. I to jest ten serial, czyli seria niefortunnych zdarzeń. Jest tylko jeden sezon i 8 odcinków i powiem wam, że naprawdę bardzo mi się podoba. Okej, w każdym razie tyle, ile mogę wam mniej więcej opowiedzieć. Chciałam tu kilka słów powiedzieć na temat książek, w związku z czym, żeby sobie przypomnieć, jak to było, weszłam... wujka Google i wpisałam Lemon i Snicket, bo ten serial jest na podstawie książek właśnie autora, który jest pod pseudonimem Lemon i Snicket, a jego prawdziwe nazwisko, jakby kogoś interesowało, to Daniel Handler. I to są właśnie książki seria niefortunnych zdarzeń. Jest kilka tomów, szczerze mówiąc nie pamiętam, ile tych tomów było. O wow, okej, bardzo dużo, czyli 13 aż było tych tomów. Ja na pewno 13 nie przeczytałam, ale jestem pewna, że kilka ładnych przeczytałam. I szczerze mówiąc to były jedne z moich takich ulubionych książek z dzieciństwa i powiem wam szczerze, że jakoś trochę wymazałam je z pamięci, no wiecie, życie toczy się swoim torem i zapomniałam kompletnie o tym, dopóki nie zobaczyłam właśnie zapowiedzi tego serialu Netflixa i bardzo się podekscytowałam i ucieszyłam, że właśnie taki serial się pojawił. Jest to taka historia trójki dzieci sierot. Właśnie na początku serialu, czy tam książki, mówmy teraz o serialu, na początku serialu dowiadujemy się, że trójka właśnie dzieci została osierocona, ich rodzice zmarli w pożarze. I jest to historia, jak narrator mówi, bo w serialu też pojawia się narrator, który tak samo jak w książkach, jakby przedstawia nam tą opowieść i raz za razem pokazuje nam i przypomina o beznadziejności tej sytuacji i tej historii i nawet na samym początku pierwszego odcinka mówi, żeby wyłączyć ten serial, żeby go dalej nie oglądać. Nie ma nic w tym pozytywnego i optymistycznego, tylko same negatywy możemy z tego wyciągnąć, więc żeby tego dalej nie oglądać. I jest to
naprawdę taka dziwna trochę historia. To nie jest coś, po co ja zwykle bym sięgnęła, jeśli chodzi o seriale czy filmy. I właśnie przez to moje poszukiwania dzisiejsze dowiedziałam się, że też był film wypuszczony, który był uznany za dosyć kiepski. Jednak ten serial ma bardzo dobre oceny i nie dziwię się, dlatego że on, mam wrażenie, już po pierwszym odcinku, że on w pełni oddaje jakby ideę i klimat tego, tej książki, dlatego że jest to wszystko w takiej bardzo groteskowej, ale jednocześnie mrocznej odsłonie. Ta scenografia jest bardzo mroczna, czyli obraz, który odbieramy, jest naprawdę mroczny. W ogóle ja się zastanawiałam, już zetknęłam sobie, jak jest opisywany rodzaj tego serialu i było napisane, że to jest przygodowy i familijny serial. Powiem wam szczerze, że jak na taką otoczkę, jaką on daje i na ten klimat, jest on naprawdę mroczny i tak dla dzieci to, no nie wiem, jest to historia o dzieciach, ale jak na mój głos jest ona trochę może zbyt nawet mroczna jak dla dzieci, no ale naprawdę jest to bardzo ciekawe, można w to wsiąknąć. Jeśli czytaliście książkę, to wiecie, że postać hrabi Olafa, który te dzieci przygarnia, jest naprawdę, no właśnie, mroczna i tutaj gra hrabi Olafa Neil Patrick Harris, który moim zdaniem bardzo fajnie wpasował się w tę rolę i idealnie do niej pasuje, chociaż zawsze jakoś tak inaczej go postrzegałam jako aktora, ale do tej roli o dziwo bardzo pasuje, wszystko mi tu wyleciało i wyglądam śmiesznie, moje włosy się roztrzepały. Co tutaj jeszcze mogę wam tak ogólnie powiedzieć, to to, że no jest to taki dosyć humorystyczny serial, ale jest to czarny humor, więc jego trzeba też dobrze jakoś tak odebrać. Naprawdę polecam wam, jeśli lubicie coś takiego nieoczywistego i oglądacie Netflix, bo nie wiem, czy gdzie indziej można ten serial obejrzeć, dlatego że to jest serial oryginalny Netflixa, no to chociaż spróbujcie, albo obejrzycie sobie zwiastun i obejrzycie pierwszy odcinek i jak was nie odstraszy, to oglądajcie dalej, bo myślę, że mnie zdecydowanie wciągnie. Dobra, zapomniałam, że się z wami jeszcze nie pożegnałam. W każdym razie zrobiłam sobie herbatę, kupiłam nowe herbaty, ale to też pokażę wam jutro, bo już dzisiaj pora iść spać i będę jadła guilty pleasure, nocna guilty pleasure, czyli taki deserek czekoladowy, nie wiem, czy mnie ostrzyga, nie, no nieważne, w każdym razie idę spać, dziękuję wam bardzo za oglądanie, dajcie znać, czy lubicie ze mną spędzać dni, poranki, czy tam wieczory, kiedy mnie oglądacie w takiej właśnie formie też vlogowej. Oczywiście inne filmy też będą, nie martwcie się, bo przed chwilą właśnie ktoś pytał, bo wstawiłam na Instastory, że pojawi się nowy vlog i czy tylko będą teraz vlogi? Nie, będą różne filmy, ale jakoś mam ochotę i wenę na nagrywanie vlogów. Wyglądam strasznie z tymi włosami tu wypuszczonymi, więc wstyd mi za siebie. Także dobra, biorę się za oglądanie w końcu i już się nie mogę doczekać, także życzę wam miłego dnia lub miłej reszty dnia. Zależy, kiedy mnie oglądać. Także dzięki bardzo. Kciuk do góry i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki. Pa, pa. Czemu te zakończenia zawsze muszą być takie dziwne? Pa.